Kilkadziesiąt osób przyszło w czwartek 27 lutego na podsumowanie programu Działaj Lokalnie w 2013 roku. Impreza odbyła się w Lubawskim Domu Kultury. To jest gala, która podsumowuje 8. edycję programu Działaj Lokalnie. Jest to program finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Warszawie, przez 60 ośrodków w Polsce, między innymi przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica. I Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica na swoim terenie, czyli 5 gmin, wspiera w formie regrantingu, czyli przekazuje środki finansowe na pomysły różnych organizacji czy grup nieformalnych, które zrealizowały przynajmniej na naszym terenie w tej chwili 15 projektów i to jest podsumowanie tej rocznej pracy. Gdyby miała Pani właśnie tutaj stwierdzić, które z tych projektów według Pani były najważniejsze, największe? To znaczy tak, nie... Tak naprawdę projekty miały dbać o dobro wspólne, a dobro wspólne to jest coś, co jest dla nas najważniejsze i komisja oceniała te wnioski w taki sposób, które miały niosły ze sobą emocje i niosły zaangażowanie osób. Trudno mi jest powiedzieć, który wniosek jest najważniejszy, bo dla nas, nam może się podobać jakiś wniosek lub nie, tak, w oceniającym, ale jeżeli widzimy w miejscowości na przykład Okrzeszyn, gdzie powstaje plac zabaw, wydawałoby się tak bardzo prozaiczna rzecz, tak? Prawie teraz każda wieś ma jakiś plac zabaw, tylko ten plac zabaw to oni sobie zrobili sami na warsztatach wykliniarskich wybudowali płot i dla nich to była pierwsza, najważniejsza inicjatywa, dlatego że była pierwsza i mam nadzieję, że od tej pory zacznie się integracja wsi Okrzeszyn w bardzo dużym zakresie. Pomimo, że wydawałoby się teoretycznie, że cóż tam plac zabaw i kawałek postawionego płotu. Ale były też innego rodzaju projektu. Przed chwileczką mieliście Państwo możliwość obejrzenia występu górali Janicki. Oni też, jak się patrzy na występ kapeli góralskiej, mówi się, cóż to za jakieś wydarzenie. Ale wydarzenie u nas na Dolnym Śląsku jest takie, że oni kultywują tradycje swoich dziadków, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale właśnie do miejscowości Borówna, do Czarnego Boru, przyjechali górale i tutaj całe wsie kultywowały naprawdę tą tradycję. To nie jest tak, że oni gdzieś tam jechali i się uczyli, tylko oni naprawdę kultywują tradycje swoich przodków. Ale też zawiązało się Stowarzyszenie Seniorów w Czarnym Borze i oni po raz pierwszy realizowali projekt, po raz pierwszy pisali ten projekt, realizowali. Także wszystkie 15 projektów, od tych, kiedy uczymy się śpiewać, kiedy budujemy pracę zabaw, kiedy robimy imprezę lub plakaty z niepełnosprawnymi, czy uczymy seniorów obsługi komputera, są wyjątkowe, dlatego że to realizowali sami ludzie i to oni mieli taką potrzebę i to jest najważniejsze. Dobrze i na koniec powiedzmy o najważniejszych punktach dzisiejszej gali. Na dzisiejszej gali przede wszystkim pokazaliśmy właśnie efekty dwóch projektów, czyli to, co można pokazać, to jest bardzo widowiskowe, czyli koncert kapeli góralskiej oraz kwiatuszki lnu, które występowały również na rozpoczęciu. Będzie podsumowanie wszystkich projektów zrealizowanym przez nas w filmie zamówionym. Tam będzie pokazane wszystkich 15 zrealizowanych projektów, ale również będzie pokazana prezentacja, jakie kwoty Stowarzyszenie Granica i jaka skala w przeciągu 8 lat, bo od tylu lat realizujemy to działanie. Jakie to są środki finansowe? Powiem tylko, że gdybyśmy policzyli przez 8 lat, przypominam Państwu, że te projekciki są w granicach od 1700 do 4 czy 5 czy 6 tysięcy złotych, więc to jest bardzo mała skala dofinansowania na jeden pomysł, ale środki finansowe, zaangażowanie osób i wkład niefinansowy to jest ponad 560 tysięcy złotych, czyli prawie ponad 500 000, więc to jest przepiękna, to już jest skala, tak? To już jest zaangażowanie osób. A powiedzmy może jeszcze widzom, jeżeli jakaś społeczność ma pewien pomysł, koncepcję, w jaki sposób może z Państwem właśnie współpracować, odezwać się ze swoją koncepcją? Stowarzyszenie Granica co roku ogłasza konkurs. Na swojej stronie głównie www.stowarzyszenie-granica.org. To jest nasza strona internetowa. Jak Państwo piszą Stowarzyszenie Granica Lubawka, to na pewno wyskoczy nasza strona. I tam będzie ogłoszona nowa edycja konkursu Działaj Lokalnie. Najprawdopodobniej to będzie w marcu lub na początku kwietnia. Jest to uzależnione od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i od Akademii Rozwoju i Filantropii w Warszawie. Także od tego jesteśmy uzależnieni, jak będzie otwarta nowa edycja. I wtedy robimy spotkania, można do nas przyjechać z pomysłem, pomagamy, nie piszemy wniosków, nie wymyślamy potrzeby, tak?
ale można się zainspirować. Na stronie www.działajlokalnie.pl są wszystkie pomysły zrealizowane w Polsce i naprawdę można podejrzeć te pomysły, bo to nie jest tak, że jakiś pomysł nie może być podobny zrealizowany u nas. Tam można się zainspirować, także proszę zaglądać na naszą stronę. Będą ogłoszenia, staramy się również, żeby się ogłosiły w prasie przez Państwa. Mam nadzieję, telewizję Państwo się również dowiedzą. Jest to głównie program dla obszarów, dla 6 gmin, bo w tej chwili dojdzie nam jeszcze 6 gmina. Na tym obszarze działamy. Do miasta Kamienna Góra możemy zrealizować jeden tylko projekt. Tam jest kwestia finansów, ale takie są zasady. Projekt pod nazwą Komputer dla seniora. Celem naszego projektu było to, aby każdy senior, który ukończył nasz kurs, potrafił samodzielnie obsługiwać komputer, potrafił samodzielnie wyszukać interesujące go informacje w internecie. Proszę Państwa, nasi seniorzy obsługiwali i zakładali swoje konta pocztowe, czyli konta e-mail. Rozmawialiśmy też przez komunikatory internetowe. Co nas zaskoczyło? Zaskoczyła nas bardzo duża liczba chętnych. Na początku, proszę Państwa, założenia były takie, że w tym projekcie będzie uczestniczyło około 10-12 osób. Po procesie rekrutacji musieliśmy zmodyfikować nasze założenia, bo okazało się, że tych osób jest 40. Podzieliliśmy naszych seniorów na grupy. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po półtora godziny. Myślę, że cele zostały zrealizowane. Bardzo przyjemnie nam się pracowało. Cieszę się osobiście, że każdy z Państwa z tych zajęć coś wyniósł i zintegrowaliście się Państwo z młodszym pokoleniem, bo pomagało nam w tym projekcie też, pomagało nam 6 dziewczynek, które są w wieku gimnazjalnym, także dziękuję im z tego miejsca też bardzo za to. Naciskam lewy klawisz, robię taką rameczkę, ona mi się sama robi.